w swoim tutaj rodzaju, bo dokładnie, będziecie mogli... Dokładnie, się odmieni sytuacja w tym momencie. Jestem pewnie, nie jesteś ciekawie, o co chodzi, ale zaraz się dowiedzą. A pan Krzysiu już wie, Juskiwo głową, Juskiwo, tak? Wiedzę, się zaraz dowie. Posłuchajcie, jak każdego dnia jest z nami pan burmistrz miasta Żywca, Antoni Szlagor, i on chciał dzisiaj podziękować naszej szanownej komisji za całą pracę, którą tutaj robią, co było ocenić te zespoły, także tak, pytamy. Mówicie, jesteście się godnie ubrali. Pójdźcie pięknie do nas na scenę, pytamy szanowne jury. Zapraszamy pięknie. Pytamy na jury w składzie Anna Borucka-Szotkowska, przewodnicząca komisji muzykolog. Pytamy pana Przemysława Ficka, muzyka folklorystę. Pytamy pięknie pana Aleksandra Smagę, pytamy pana Krzysztofa Trybuniatutka, pytamy pana Zbigniewa Wałacha oraz panią Katarzynę Pacznepkę, co by tutaj przyszli do nas, pokazali się na scenie, co byście wy też wiedzieli w to, bo uoceniona Festiwalu Folkloru Góroli Polskich, no a już bez nawet takiego oficjalnego zaproszenia na scenie, no bo jest u siebie pan burmistrz Antoni Szlagor, także on wam chciał pięknie podziękować. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, codziennie tutaj na Żywieckim Rynku trwa konkurs w ramach Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Konkurs kapel, grup śpiewaczy, śpiewaków, solistów. To jest ciężka praca, trzeba siedzieć, oglądać, no i sprawiedliwie wszystkich ocenić. Dlatego też dzisiaj się ten konkurs kończy, więc chciałem oficjalnie w obecności Państwa podziękować szanownemu jury za ich ciężką, trudną, odpowiedzialną pracę. Nagrodźmy ich pierwsze dużymi brawami. Brawo, brawo, moi kochani. Jury, niech się nie wstydzi, do przodka se podejdźcie, bo zaś ci fotoreporterzy mają, słuchajcie, teraz robotę, bo muszą się wyciągać jak żyrafy. Pan Przemysław Picek, to jest tutaj nasz jurant z Beskidu Żywieckiego. Pan Aleksander Smaga chętnie przyjmuje w każdej ilości. Pan Krzysztof Trybuniatutka. Pan Zbigniew Wałach. Prościutko z Beskidu Śląskiego. Oraz pani Katarzyna Pachsznepka, sekretarz naszej komisji. Przyklepujcie im jeszcze raz wielkie brawa. Dziękuję bardzo, jeszcze raz duże brawa. No i zapraszamy ich znów w przyszłym roku do ciężkiej, trudnej, odpowiedzialnej pracy. Dziękujemy serdecznie, wielkie brawa dla pana burmistrza Antoniego Szlagora. No i teraz musimy dać 38 sekund naszemu szanownemu jury, co by se mogli zająć swoje miejsca.